Cześć Wam kochani, dzisiaj mam do Was mały haul kosmetyczny ze strony internetowej, jak i ze sklepu stacjonarnego. Także zapraszam Was do oglądania. Pierwsze trzy rzeczy, jakie chciałam pokazać, są to trzy pędzle kosmetyczne ze strony Kokolita. Także zaczynamy. Pierwszy pędzel, jaki chciałam Wam pokazać, jest to pędzel do blendowania z taką, zobaczcie, taką końcówką okrągłą. Jest bardzo taki puchowy. Jest to z Beauty Crew pędzelek. Ja za niego dawałam coś około 15 zł. Jest to pędzelek do rozcierania cieni. Także jeszcze takiego pędzelka nie miałam. To jest mój pierwszy zakup taki, także mam nadzieję, że będzie fajny. Kolejny pędzelek, jaki sobie kupiłam, jest to pędzelek do eyelinera. Z taką skośną końcówką, zobaczcie, jest bardzo taki sztywny, ale sądzę, że bardzo fajnie mi się będzie nakładać eyeliner nim. To jest pędzelek z Beauty Crew, tak samo. Dawałam z niego około 6 zł, też na stronie Kokolita. Ostatni pędzelek ze strony Kokolita jest pędzelek z Hakuro. Hakuro H50S, to jest pędzelek do nakładania podkładu. Jest taki miłosi, taki przyjemny, na pewno mogą tak siedzieć i sobie masować. Zobaczcie, jest bardzo zbity taki. To jest mój pierwszy tak naprawdę pędzel do podkładu w ogóle jakiegokolwiek. Także mam nadzieję, że mi się nada. Dałam za niego 25 zł. Nie wiem. Słyszałam właśnie, że pędzle z Hakuro są bardzo fajne, więc mam nadzieję, że ten też się okaże bardzo fajny we współpracy. Z Kokolita to byłoby na tyle. Z racji tego, że kupiłam sobie pędzel do eyelinera, kupiłam sobie też eyeliner w żelu. Eyeliner z Maybelline. Tutaj pisze, że mam jest 24 godziny trwałości. Formuła żelowa, łatwa aplikacja z profesjonalnym pędzelkiem. Pędzelek wygląda, zaraz Wam pokażę. Pędzelek wygląda o tak. I wszystko byłoby super, bo ta końcówka jest bardzo podobna do tej, tyle że ta ma jest skośna, a ta jest normalna. Jest taki bardziej ostry, nie jest takie kulkowe zakończenie. Jest też bardzo, bardzo tej twardy. Tyle że nie wiem, do czego służy ta końcówka. Wydaje mi się chyba do rozcierania, ale bardziej przypomina mi taką pacynkę do, wiecie, do nakładania cieni. Ale to jest takie bardziej chropowata powierzchnia, więc wydaje mi się, że do rozcierania, ale pewna nie jestem. I jest dosyć taki, widzicie, króciutki ten pędzelek. A sam eyeliner wygląda o tak. Taka mała buteleczka. Ma taki mocny czarny kolor. Mam nadzieję, że będzie fajny. Nie wiem, dawałam za niego 15 zł na promocji. Oglądałam eyeliner w ogóle w sklepach i były... Zdziwiłam się, bo nie wiedziałam, że w żelu kosztuje około 30 zł. Jakbym wiedziała, to bym kupiła sobie z tej strony Kokolita, bym sobie zamówiła. I by było też dobrze, bym na pewno dużo taniej za niego dała, ale 15 zł niech i będzie. Kolejną rzeczą, jaką sobie kupiłam, jest to taka gąbeczka z Hebe. Podobna bardzo do Beauty Blendera, to jest, mamy taką stożkową, stożkowy kształt, jak bardziej tutaj pod oczy, żeby sobie nakładać, gdzieś tutaj w okolicach oczu. Może nie pod oczy, ale w okolicach oczu. Tutaj mamy już takie grubsze, żebyśmy mogły te sobie tak nakładać. To jest gąbeczka silikonowa, ją trzeba moczyć, tak, jak chyba każdą gąbeczkę trzeba moczyć, żeby po prostu nie zjadała nam, nie zjadała nam podkładu, nie pochłaniała go zbyt dużo. Za gąbeczkę dawałam 10 zł, nie wiem, zobaczymy, jak mi się sprawdzi, mam nadzieję, że będzie fajna. Kolejna rzecz, jaką sobie kupiłam, jest to peeling cukrowy z Rossmana. Peeling cukrowy o zapachu kiwi i karambola. Tak, powiem Wam, że naprawdę ładnie pachnie. Czuję od niego takie kiwi, taka świeżość. Wzięłam akurat taki, bo mamy lato i fajnie by było mieć taki odświeżający zapach. Zobaczcie, jest bardzo duża pojemność, bo jest 300 gram aż. To naprawdę na dosyć sporo powinno starczyć. Dałam za niego 11 zł na promocji. Oglądałam sobie też takie olejki z Tutti Frutti. Nie wiem, czy która z Was miała. Jak miała, to powiedzcie, czy są fajne. No i co? Zobaczymy. Jak nam się sprawdzi ten peeling cukrowy. Jedną rzeczą, jaką sobie kupiłam, jest to takie lusterko, co Wam pokazałam, odbicie Wam jakieś pokazałam, aha, mam tutaj konstrukcję pod kamerą. To jest lusterko, które jest obrotowe. Z jednej strony mamy taką powiększającą część o 5 razy i zauważcie, ona jest wtedy taka, tak zauważam, że jest taka wklęsła,
A ta, która jest normalna, mam tą troszeczkę taką, wydaje się taka wypukła. Lusterko bardzo mi się podoba, sądzę, że to jest bardzo fajny gadżet, fajnie mi się sprawdzi na pewno. Dam za nie na promocji 19 złotych w Rossmanie, także no, na pewno mi się nada, na pewno będę z niego zadowolona. Ostatnią rzeczą, jaką sobie kupiłam, tylko że nie mogę jej zaliczyć do rzeczy ani takich ciuchowych, ani kosmetycznych. Widziałam, gdzie mam ją umieścić, więc umieściłam ją tutaj. Jest to taka kolorowanka Inwazja Bazgrołów. Dałam za nią 17 zł. Kupiłam ją na Allegro, bo szukałam w sklepie stacjonarnym, ale nie było. Powiem wam, że ma naprawdę, zobaczcie, chciałam wam pokazać, jakie ma tutaj szczegóły i dlatego jest, zobaczcie. Tego od groma i jeszcze trochę. Na pewno się będę w to bawić, na pewno. To są strony, które można normalnie wyrywać sobie. Ja tę kolorowankę zobaczyłam na kanale u Oleśki i stwierdziłam, że też chcę ją mieć, też muszę ją mieć. I sobie zakupiłam. Przesyłkę doszłam w jeden dzień, także jestem bardzo zadowolona. Nie wiem, będę kolorować. Ha. To wszystko, co chciałam wam pokazać na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje zakupy wam się podobały i mam nadzieję, że jeżeli tak, to będziemy łapkować i będziemy subskrybować mój kanał. I do zobaczenia w następnym filmiku.